Wir lesen 1. Johannes 2, Vers 1 und 2. Przeczytamy z pierwszego listu Jana, z drugiego rozdziału, pierwszy i drugi wiersz. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Jetzt haben wir nicht ein ganzes Buch vor uns. Teraz nie mamy przed sobą całej księgi, sondern nur zwei Verse. Tylko teraz przed nami są dwa wiersze. Und nur in diesen Versen finden wir etwas über den Herrn Jesus als Sachwalter. I tylko w tych wierszach znajdziemy coś dotyczące właśnie Pana Jezusa jako orędownika. Es ist ein Brief von Johannes. Jest to list Jana. Und Johannes ist ein ganz anderes Gefäß, ein anderer Diener als Paulus. A Jan jest całkowicie innym naczyniem, czyli sługą pańskim, niż na przykład Paweł. Und das ist ganz wichtig, um Johannes gut zu verstehen. Jest to bardzo ważne, aby wziąć to pod uwagę, aby pisma Jana dobrze zrozumieć. Johannes hat erst geschrieben, als er schon ungefähr 90 Jahre alt war. Jan zaczął pisać, gdy już miał około 90 lat. Johannes hat das Johannesevangelium geschrieben. Jan zapisał Ewangelię Jana. Drei Briefe. Trzy listy. Und Offenbarung. I Księgę Objawienia. Im Johannesevangelium und in den drei Briefen steht sein Name nicht. W tych trzech jego listach i w Ewangelii Jana nie wymienione jest nigdzie jego imię. Er nennt sich nicht, on nie wymienia siebie samego, weil er die Person des Herrn Jesus vor sich hat. Dlatego, że on ma przed sobą osobę Pana Jezusa. Das haben wir auch gestern Abend in Katowice gesehen. Wczoraj wieczorem mogliśmy to również oglądać w Katowicach. Petrus fragt, warum seht ihr auf mich? Piotr pytał tam w Księdze Dziejów Apostolskich w trzecim rozdziale, dlaczego wy patrzycie teraz na mnie? Was seht ihr auf uns? Dlaczego patrzycie na nas? Nein, wir wollen unsere Blicke immer weg auf den Herrn Jesus richten. Nie, odwróćmy nasze spojrzenia od nas samych, a skierujmy je na Pana Jezusa. Johannes nennt die Gläubigen in diesem Brief siebenmal Kinder. Jan nazywa w tych listach wszystkich ludzi wierzących siedmiokrotnie dziećmi. Wir haben das in Kapitel 2, Vers 1 gelesen. Czytaliśmy to określenie w tym drugim rozdziale, w pierwszym wierszu. Aber er nennt sie niemals Söhne. I nigdy nie nazywa ich synami. Den Ausdruck Sohn, bo to wyrażenie syn, hat er reserviert für den Herrn Jesus. Zarezerwował dla Pana Jezusa. Warum schreibt Johannes? Dlaczego Jan pisze? Es gab Gefahren. Bo pojawiły się niebezpieczeństwa. Und diesen Gefahren wollte Johannes als alter Bruder begegnen. I chciał wyjść naprzeciw tym niebezpieczeństwom Jan jako ten brat, który był już w podeszłym wieku. Das Johannes Evangelium hat er geschrieben. On napisał Ewangelię Jana. Dass der Jesus der ewige Sohn Gottes ist. Aby przedstawić Pana Jezusa jako tego odwiecznego Syna Bożego. Weil manche Lehre da war, die das anzweifelt. Bo były już takie nauki, które to podważały. Hier zeigt er uns in Kapitel 2, Vers 8. Tutaj pokazuje nam w drugim rozdziale, w wierszu 8, was war ist in ihm, to co było w nim. Und in euch. I w was. Der Jesus ist das ewige Leben. Pan Jezus jest tym wiecznym życiem. Das ist wahr in ihm. I to jest prawdziwe w nim. Und jetzt sagt er, das ist auch in euch wahr. I teraz on mówi, to również jest prawdziwe w was.
Wir würden niemals so sprechen, wenn es nicht hier in der Bibel stehen würde. Nigdy byśmy tak na pewno nie mówili, gdyby to nie było tutaj w tym miejscu zapisane w Biblii. Aber wir besitzen jetzt auch das ewige Leben. Ale my też właśnie posiadamy życie wieczne. Und die Überschrift über diesen Brief finden wir in Kapitel 5. A tytuł, jaki moglibyśmy nadać temu listowi, to możemy znaleźć zapisany w 5. rozdziale tego listu. Was wahr ist in ihm und in euch. Vers. Haben wir gerade gelesen, Kapitel 2, Vers 8. Und jetzt zeigt in 5, Vers 13 das noch einmal. To, co żeśmy już przeczytali w 2. rozdziale, w 8. wierszu, to, co było w nim i w was, to teraz jest to przedstawione w 5. rozdziale, w 13. wierszu. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. W drugiej połowie tego wiersza, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Das erste ist also, wir sollen etwas wissen. A więc pierwszą zasadniczą rzeczą jest to, że my powinniśmy coś wiedzieć. Der Jesus möchte nicht, dass wir unwissend sind. Pan Jezus nie chce, abyśmy byli w niewiedzy. Weil das ist nicht gut für unser Glaubensleben. Dlatego, że nie byłoby to dobre dla naszego życia we wierze. Das zweite ist, dass es Verführer gab. A druga przyczyna to to, że byli właśnie już zwodziciele. Und da sagt in Kapitel 2, Vers 26. I dlatego on tutaj napisał w 2. rozdziale, w 26. wierszu. Dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, die euch verführen. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Also er wollte Sicherheit. A więc on chciał tego bezpieczeństwa. Und Schutz vor Verführung. I chciał dać im ochronę przed tymi zwodzicielami. Der Brief ist auch nicht geschrieben an eine Versammlung. I ten list też nie jest napisany do jakiegoś konkretnego zgromadzenia. Sondern er ist an die Familie Gottes geschrieben. Ale można powiedzieć, że jest napisany do całej rodziny Bożej. Zu jeder Zeit. Która będzie na tej ziemi w każdym czasie. Auch wir haben heute nötig, dass wir es wissen. My również w dzisiejszych czasach mamy to konieczność, czy istnieje dla nas ta konieczność, abyśmy wiedzieli. Und dass wir geschützt werden vor Verführung. I abyśmy byli ochronieni przed zwodzeniem. Bevor wir zu dem Einteilung des Briefes kommen, zanim przejdziemy do przedstawienia podziału tego listu, ist es noch recht gut zu wissen, wie Johannes schreibt. Jest na pewno dobrze wiedzieć, w jaki sposób Jan pisze. Johannes schreibt nur wenige Worte. Jan pisze w bardzo oszczędnych słowach. Seine Sprache ist sehr einfach. Jego język jest również bardzo łatwy, prosty do zrozumienia. Aber er schreibt, wie man sagt, abstrakt. Ale również i on pisze, tak jak to się określa, abstrakcyjnie. Er sagt, wie die Sache wirklich ist. On tutaj pokazuje tą rzecz, jak ona w rzeczywistości wygląda. Ohne Nebeneinflüsse. Bez jakichkolwiek wpływów pobocznych. Ich möchte das an einem Beispiel erklären. Chciałbym to oczywiście przedstawić na przykładzie. Viele von euch trinken vielleicht auch Kaffee. Wielu z was na pewno pije kawę. Und dann gibt es die Frage, trinken wir Kaffee schwarz oder weiß? I wtedy powstaje pytanie, czy pijemy kawę czarną czy białą? Johannes sagt, Jan tutaj mówi, es gibt nur schwarzen Kaffee. Że jest tylko czarna kawa. Hast du schon mal weißen Kaffee gesehen? Czy widziałeś kiedyś białą kawę? Es gibt nur schwarzen Kaffee. Jest tylko czarna kawa. Wenn gibt es vielleicht braunen Kaffee? Może istnieje brązowa kawa. Aber weiß eigentlich niemals. Ale biała kawa prawdopodobnie nigdy nie występuje. Wenn wir darüber sprechen, dann verstehen wir, was gemeint ist. Jeżeli my mówimy biała kawa, to my wiemy, o co chodzi. Wir wollen sagen, wir mischen den Kaffee. Bo my chcemy tym samym powiedzieć, że my tą kawę mieszamy. Mit Milch. Z mlekiem. Aber
wenn wir zum ersten Mal erfahren, was Kaffee ist, ale jeżeli ktoś by był na ziemi, który by po raz pierwszy się dowiadywał, co to jest kawa, müssen wir zuerst die Grundfarbe wissen. To trzeba by było mu najpierw przedstawić, jaka jest zasadniczy, jaki jest zasadniczy kolor kawy. Und so sagt uns Johannes das auch in Bezug auf geistliche Dinge. I tak właśnie Jan nam przedstawia sprawy duchowe w swoim liście. Und das müssen wir unbedingt im Hinterkopf haben. I tą rzeczywistość musimy zawsze mieć przed oczami, gdy czytamy. Die Einteilung von diesem Brief ist nicht ganz einfach. I podział tego listu nie jest łatwy. Wenn man verschiedene Autoren liest, gdy czyta się różnych autorów piszących na temat tego listu, findet man immer verschiedene Einteilungen. To możemy stwierdzić, że są porobione różne podziały. Aber es kommt auch deswegen, weil manchmal ein kleiner Exkurs ist und dann noch einmal eine Einschaltung. Ale to z tego powodu, że bardzo często pojawiają się tutaj jakieś wtrącenia o pobocznych rzeczach. Aber für uns in Deutschland gibt es eine gute Hilfe. Ale dla nas żyjących w Niemczech jest taka bardzo dobra rzecz pomocna, pomocnicza. Weil alle drei Worte mit L beginnen bei uns. Bo wszystkie trzy słowa zaczynają się od literki L. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Oczywiście nie wiem, jak to będzie u was po przetłumaczeniu. In Kapitel 1 und 2 finden wir Gott als Licht. W pierwszym i drugim rozdziale znajdujemy Boga przedstawionego jako światłość. In Kapitel 3 bis Kapitel 5 Vers 5 Gott als Liebe. W trzecim rozdziale i aż do piątego rozdziału, do piątego wiersza przedstawionego mamy Boga jako miłość. Und für den Rest des Briefes Kapitel 5 Vers 6 zum Ende. A pozostała część tego listu, czyli od piątego rozdziału, od szóstego wiersza, Gott als Leben. Mamy przedstawionego Boga jako życie. Licht, Liebe, Leben. Światłość, miłość, życie. Das ist typisch für Johannes. Jest to typowe określenie stosowane przez Jana. Wir haben also etwas gelesen aus dem Teil, wo Gott als Licht gezeigt wird. A więc czytaliśmy teraz dwa wiersze z tej części, w której Bóg jest przedstawiony jako światłość. Und wir wollen kurz die Verbindung herstellen. I chcemy teraz z tego krótko przedstawić, z czym to jest powiązane. Noch einmal, Johannes ist 90 Jahre alt ungefähr. Jeszcze raz to powtarzam, Jan, gdy to pisał, to miał około 90 lat. Und erinnert sich zurück, als der Jesus hier auf der Erde war. I on sobie przypomina o tych czasach, gdy Pan Jezus był jeszcze na tej ziemi. Und sagt, wir haben es gesehen. I mówi teraz, my to widzieliśmy. Wir haben es gehört. Myśmy to słyszeli. Und wir haben es mit den Händen angefasst. Ale również też i naszymi dłońmi dotykaliśmy tego. Es war keine Fantasie. A więc nie jest to coś, co jest fantazją, wymyślone coś. Es war kein Traum. To nie jest jakiś sen. Er möchte gerne, dass wir Sicherheit haben. Es ist die Wahrheit. Bo Jan bardzo by tego pragnął, żebyśmy byli pewni tego i mieli to zabezpieczenie, bo to jest naprawdę prawdziwe. Und er sagt dann in Vers 5, i dlatego czytamy w wierszu 5, das zeigt, wir sind im Thema Licht. I to oczywiście należy pamiętać, że my dalej jesteśmy w temacie światłości. Gott ist Licht. Bóg jest światłością. Und jetzt lässt er das Licht scheinen auf die Christenheit. I on teraz pozwala, aby ta światłość oświetliła całe chrześcijaństwo. In Vers 6, in Vers 8 und in Vers 10. W szóstym, w ósmym i w dziesiątym wierszu fängt es an mit wenn wir sagen. Zaczynają się te wiersze od takich słów: jeśli ktoś mówi. Das ist ein Bekenntnis. I tu jest mowa o swego rodzaju wyznaniu. Und dem Bekenntnis, wenn wir etwas sagen, stellt er gegenüber. A to wyznanie, jeżeli my to wyrażamy naszymi słowami, to teraz on, Jan, przedstawia innej rzeczy naprzeciwko. Vers 7 und in Vers 9. W siódmym i w dziewiątym wierszu.
was echt ist. To, co jest prawdziwe. Und das ist die Weise, wie oft in diesem Brief schreibt. I to jest właśnie sposób, w jaki on bardzo często w swoim liście się wyraża. Dann haben wir einen ganz bekannten Vers 9 im ersten Kapitel. A mamy też i bardzo znany wiersz 9 w pierwszym rozdziale. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Das ist ein wichtiger Grundsatz. To jest bardzo ważna zasada. Aber es ist, scheint im Vordergrund zu sein, das Bekenntnis der Sünden, wenn wir uns bekehren. I wydaje się, że jest to tutaj na pierwszym miejscu ważną rzeczą, aby nastąpiło wyznanie naszych grzechów, gdy się nawracamy. Denn wir sehen gleich in Kapitel 2, Vers 1. Dlatego, że już zaraz potem, w drugim rozdziale, w pierwszym wierszu możemy to oglądać. Gott möchte, dass wir nicht sündigen. Że Bóg nie chciałby, abyśmy grzeszyli. Dann spricht in Bezug auf Gott davon. A potem on mówi, co dotyczy Boga. Und in Kapitel 2 lesen wir vom Vater. Ale w drugim tym rozdziale czytamy również i o Ojcu. Und in Kapitel 1 Vers 9 steht es in Verbindung mit Blut. A w pierwszym rozdziale w 9 wierszu to wyznanie jest również połączone z krwią. Also, es ist ein Grundsatz. A więc jest to zasada. Aber der Schwerpunkt ist, wenn wir unsere Sünden als Neubekehrte bekennen. Ale nacisk jest położony na to, że jeżeli się nawracamy, to muszą być wyznane nasze grzechy. Gott ist treu. Tak, Bóg jest wierny. Das bedeutet, er hält, was er verspricht. I to oznacza, że on dotrzymuje tego, co on przyrzeka. Und gerecht. I jest również sprawiedliwy. Das bedeutet, er kann Sünde nicht zweimal richten. I to oznacza, że on nigdy nie może sądzić jednego grzechu dwukrotnie. Er hat sie bei dem Herrn Jesus gerichtet. Bo te grzechy zostały osądzone w Panu Jezusie. Blut des Herrn Jesus reinigt uns, Vers 7. Wiersz 7 mówi o tym, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Und Gott richtet nur einmal. I Bóg musi ten grzech osądzić, ale tylko raz. Kapitel 2, Vers 1 und 2 gehört eigentlich noch zu diesem Thema jetzt. I tak w zasadzie to te dwa pierwsze wiersze z drugiego rozdziału należą jeszcze do tego tematu. Die Kapiteleinteilung ist nicht inspiriert. Bo musicie wiedzieć, i na pewno to wiecie, że podział na rozdziały to nic nie ma wspólnego z inspirowanym Słowem Bożym. Und er zeigt uns jetzt eine Warnung. I teraz te słowa przedstawiają nam swego rodzaju ostrzeżenie. Er schreibt uns, damit wir nicht sündigen. Pisze do nas, abyśmy nie grzeszyli. Aber dann zeigt uns auch ein Hilfsmittel. Ale jednocześnie pokazuje nam na środek pomocny w tym względzie, pomocniczy. In Jakobus 3 steht. Bo w liście Jakuba w trzecim rozdziale jest napisane: Wir alle straucheln oft. My wszyscy potykamy się bardzo często. Aber Johannes zeigt uns, ale Jan tutaj nam pokazuje, dass Sünde im Leben des Gläubigen unnormal ist. Że pojawienie się grzechu w życiu człowieka wierzącego to jest nienormalna rzecz. Wir schlagen einmal auf in Kapitel 3. I teraz spójrzmy na trzeci rozdział. Vers 9. Dziewiąty wiersz. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Das ist etwas schwierig zu verstehen, oder? Jest to coś trudnego do zrozumienia, nieprawdaż? Wir haben hier gelesen, wenn jemand gesündigt hat.
Myśmy tutaj przeczytali dopiero co, jeśli ktoś zgrzeszy. Aber in Kapitel 3 Vers 9 steht: Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. A tu w 9 wierszu 3 rozdziału jest napisane, że kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Und jetzt sehen wir, was es bedeutet, dass Johannes abstrakt schreibt. I tu właśnie oglądamy to, co ja powiedziałem poprzednio, że Jan pisze w abstrakcyjny sposób. Ich komme zurück auf Kaffee. Ja wrócę teraz myślami do tego przykładu kawy. Kaffee ist schwarz. Kawa jest czarna. Ein Gläubiger sündigt nicht. Wierzący nie grzeszy. Punkt. I kropka na tym. Er meint, ein Gläubiger ist keiner, der durch Sünde gekennzeichnet ist. A ma tutaj na myśli to, że człowiek wierzący jest kimś takim, który nie charakteryzuje się grzechem. Tut nicht Sünde in Kapitel 3 Vers 9 bedeutet, że on nie czyni czy nie popełnia grzechu w tym trzecim rozdziale w 9 wierszu, to oznacza, ist kein Sündetuender. Że to jest człowiek, który nie jest człowiekiem ciągle grzeszącym. Ein Bruder schreibt in diesem Verbindung über 1. Johannes 2. Pewien brat napisał w powiązaniu z tymi wierszami pierwszym i drugim z drugiego rozdziału. Sünde ist ein schmerzlicher Einzelfall. Że grzech to jest naprawdę pojedynczy wypadek, przypadek. Wir merken natürlich, dass wir sehr weit weg davon sind. Naturalnie, jednocześnie my też odczuwamy to, że daleko jesteśmy od tego. Wie oft kommt Sünde in unserem Leben vor? Bo jakże często grzech pojawia się w naszym życiu. Aber Gott schreibt es jetzt nicht, damit wir sagen, oh, ist alles kein Problem. Ale Bóg tutaj nie napisał takich słów: ach, jak zgrzeszysz, to przecież żaden problem. Sondern er schreibt es uns, damit wir nicht sündigen. Nie, Bóg pisze do nas, abyśmy nie grzeszyli. Aber dann sagt er, wenn der Fall eintritt, dass jemand sündigt. Ale potem on pisze do nas, jeżeli wystąpi taki przypadek, że ktoś zgrzeszy. Und das ist jetzt sehr wichtig. I ta rzecz to teraz jest bardzo ważne. Er sagt nicht, und wenn wir sündigen. On tutaj nie mówi, jeśli my ciągle grzeszymy. Es wird jetzt sehr persönlich. Ta mowa jest teraz, staje się bardzo osobiście skierowana do ciebie. Wenn jemand, wenn einer von euch. Jeżeli ktoś, czyli ktoś z was. Wir sehen, dass es also eine einzelne Sache ist. A więc widzimy z tego, że to zawsze jest pojedyncza sprawa. Und zweitens ist es ganz wichtig. A po drugie jest to bardzo ważne. Sünde im Leben eines Gläubigen. Że grzech w życiu wierzącego człowieka. Ist immer eigene Schuld. To zawsze jest jego własna wina. Wir machen immer den anderen schuldig. A my ludzie bardzo często drugiego czynimy winnym za to. Das fängt schon im Garten Eden an. A rozpoczęło się to już od zdarzenia w ogrodzie Eden. Adam hat sich über die Frau gefreut. Adam ucieszył się, gdy otrzymał swoją małżonkę. Und als sie gegessen haben von der Frucht, ale gdy oni zjedli z tego owocu, sagt er, die Frau, die du mir gegeben hast. Powiedział łatwo, ta niewiasta, którą ty mi dałeś. So ist das typisch für uns. I tak to stało się typowe dla nas, dass wir schnell die Schuld bei dem anderen suchen. Że my bardzo szybko szukamy właśnie winy u kogoś drugiego. Aber der erste Punkt ist wichtig, dass wir bei uns anfangen. Ale pierwszy punkt jest bardzo ważny, abyśmy zawsze rozpoczęli poszukiwanie od siebie samego. Jetzt kommt ein Bindestrich bei uns in der Bibel. U nas teraz w Biblii, w naszym tłumaczeniu jest myślnik. Er macht jetzt eine sogenannte Unterbrechung. Można powiedzieć, że w tym miejscu przerywa się ta myśl. Aber er schreibt eigentlich falsch weiter. I można by powiedzieć, że w zasadzie to on coś błędnego pisze dalej. Wenn jemand sündigt, persönlich, jeżeli ktoś,
Czyli osobiście to jest skierowane do nas z grzeszy. Dann müsste es doch eigentlich weitergehen. Derjenige hat einen Sachwalter. To musiałoby dalej być napisane. To ten ktoś ma orędownika. Aber nein, es heißt, wenn jemand sündigt, wir haben. Nie, tu jednak jest napisane. A jeśli by kto zgrzeszył, przecinek, mamy orędownika u ojca. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater. A to oznacza, my mamy orędownika u ojca. Jesus Christus, den Gerechten. Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. Eine wunderbare Tätigkeit. Jest to cudowna działalność. Sachwalter. Być orędownikiem. An einem wunderbaren Ort. W cudownym miejscu. Bei dem Vater. Przy ojcu. Durch eine wunderbare Person. I przez wykonywane przez cudowną osobę. Jesus Christus, den Gerechten. Przez Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. Was bedeutet Sachwalter? Co to oznacza być orędownikiem? Dieser Ausdruck wird nur von Johannes benutzt. Te wyrażenie jest używane tylko i wyłącznie przez Jana. Und in Johannes Evangelium kommt er noch viermal vor. I to określenie jeszcze w Ewangelii Jana czterokrotnie się pojawia. Immer in Bezug auf den Heiligen Geist. I zawsze jest to powiązane z Duchem Świętym. Nur in Johannes 14, Vers 16, tylko w Ewangelii Jana 14 rozdział 16 wiersz sagt er, ich werde euch einen anderen Sachwalter geben. Jest napisane, ale ja wam dam innego orędownika. Und da sehen wir schon, einen anderen bedeutet, dass es zwei gibt. A w tym określeniu innego to oznacza, że w rzeczywistości jest dwóch orędowników. Sachwalter bedeutet Fürsprecher, Rechtsanwalt, Advokat. Być orędownikiem to jest ktoś, kto jest teraz adwokatem, który wstawia się za daną osobą. Wir haben im Himmel, a więc my mamy w niebie, bei dem Vater, tam u ojca, einen Rechtsanwalt. Mamy takiego właśnie adwokata. Wir müssen nicht erst einen Anwalt suchen. A więc nie musimy szukać najpierw dla siebie adwokata. Wenn wir auf der Erde ein Problem haben, bo gdy mamy na tej ziemi jakiś problem, wir müssen vor das Gericht, i musimy być wezwani przed oblicze sądu, dann müssen wir zuerst einen Rechtsanwalt suchen. To musimy najpierw sobie poszukać adwokata. Wir gehen zum ersten. Wir gehen zu dem ersten Rechtsanwalt. Idziemy do pierwszego z brzegu adwokata. Er sagt, ich habe keine Zeit. I mówi nam, nie mam czasu. Er sagt, nein, das Fach verstehe ich nicht so gut. Ich mache nicht Sachen, wie Sie haben wollen. I inny nam mówi, no tej sprawy nie za bardzo mogę w niej występować, bo ja jej do końca nie rozumiem. Aber hier müssen wir niemanden suchen. Ale w naszym przypadku tutaj nie musimy nikogo szukać. Wenn wir gesündigt haben, jeśli żeśmy zgrzeszyli, der Sachwalter ist schon da. To wiemy, że ten orędownik, ten adwokat jest już tam. Und das ist etwas ganz, ganz wichtiges. I to jest dla nas coś bardzo, bardzo ważnego. Er steht uns zur Verfügung. On jest nam dany do dyspozycji. Und wir möchten jetzt anhand von Petrus einmal zeigen, wie die Tätigkeit ist eines Sachwalters. A teraz chcielibyśmy spojrzeć na osobę Piotra i zobaczyć, jaka jest czynność właśnie tego orędownika. Weil das sehr wichtig ist. Dlatego, że to jest rzeczą bardzo ważną. Wenn wir gesündigt haben, jeżeli zgrzeszyliśmy, steht der Sachwalter schon zur Verfügung. To mamy już do dyspozycji tego orędownika. Das bedeutet eben, Gott wartet nicht, bis wir die Sünde erkannt haben. A to oznacza właściwie, że Bóg nie czeka na to, aż my uznamy nasz czyn za grzech. Er sagt hier nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann haben wir einen Sachwalter. On tutaj nie napisał do nas, jeśli nasz grzech wyznajemy, to wtedy mamy orędownika. Wenn wir traurig sind, dann haben wir einen Sachwalter.
Gdy się nad tą rzeczą zasmucimy, to wtedy mamy orędownika. Wir haben alle schon erlebt. My wszyscy już na pewno tego doświadczyliśmy w życiu. Dass wir ein Problem in unserem Leben haben. Że gdy mamy problem w naszym życiu. Und wir haben überhaupt nicht gemerkt, dass es Sünde ist. I nie zauważyliśmy tego w ogóle, że to było grzechem. Erst durch Gemeinschaft mit Gott haben wir das erlebt. I tylko później, na skutek pielęgnowania społeczności z Bogiem, dowiadujemy się o tym. Und so ist es ganz wichtig, der Sachwalter steht uns immer zur Verfügung. I to jest właśnie dla nas bardzo ważne, że ten orędownik zawsze jest do naszej dyspozycji. Wir beginnen in Markus 14. Rozpoczniemy oglądanie tej sprawy w Ewangelii Marka, 14 rozdział. Vers 29 und bis 31. Od 29 do 31 wiersza. Kapitel 14, Vers 29 und 30. 14 rozdział, 29 do 31 wiersz. A Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. I rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj, tej nocy, pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał: choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Tak samo mówili wszyscy. Das erste ist, der Sachwalter warnt. Pierwszą rzeczą to jest to, że ten orędownik ostrzega. Der Dienst des Sachwalters beginnt also schon bevor wir sündigen. A więc służba tego orędownika rozpoczyna się zanim my zgrzeszymy. Der zweite Punkt ist Gebet. A drugim punktem jest modlitwa. Lukas 22. Łukasza czytamy teraz, 22 rozdział. Vers 31. 31 wiersz. Und 32. I drugi. Łukasza, 22 rozdział, 31 i 32 wiersz. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Der Jezus ist für uns tätig, damit wir nicht sündigen. Pan Jezus jest czynny dla nas, abyśmy nie zgrzeszyli. Welch ein großes Wissen. O, jakaż to jest wspaniałe, że możemy o tym wiedzieć. Das dritte, was tut, ist ohne Worte. A trzecią rzecz, którą on czyni, to jest czynność bez słów. Gleiche Kapitel, Lukas 22, Vers 61. Ten sam rozdział, Łukasza 22 rozdział, 61 wiersz. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wann haben wir besonders nötig zu wissen, dass Gott uns liebt? Kiedy w szczególny sposób potrzebujemy tego, aby wiedzieć, że Bóg nas miłuje? Wenn wir gesündigt haben. Gdy zgrzeszyliśmy. Weil dann möchte der Teufel uns Zweifel einjagen. Dlatego, że to właśnie diabeł chce nas wpędzić w wątpliwości. Der Teufel benutzt ein Fernglas. I diabeł używa w tym celu lornetki. Wenn wir ein Fernglas falsch rum benutzen, jeżeli my teraz lornetkę weźmiemy do rąk, ale odwrócimy ją odwrotnie, ich habe das als Kind gerne immer gemacht, es andersrum gedreht. Ja jako dziecko bardzo chętnie właśnie tak robiłem, lornetkę odwracałem na odwrót, dann ist alles ganz weit weg. I wtedy się okazywało, że to, co widziałem przez tą lornetkę, było bardzo daleko ode mnie oddalone. Der Teufel macht zuerst die Sünde ganz klein.
I tak dokładnie też czyni diabeł. On nam przedstawia, że nasz grzech jest taki malusieńki. Wenn wir gesündigt haben, ale że grzech jest taki malusieńki, ale gdy żeśmy już zgrzeszyli, dann dreht er das Fernglas um. Wtedy on odwraca lornetkę. Und es ist ganz nah. I właściwie teraz używając lornetki, obraz jest przybliżany. Tak też i on nam pokazuje ten grzech bardzo wielki. Und gerade in dieser Situation ist Petrus. I dokładnie w takiej sytuacji znalazł się Piotr. Und da trifft ihn der Blick des Herrn Jesus. Czytamy tutaj i spotkał się ze spojrzeniem Pana Jezusa. Dann sehen wir als vierten Punkt. Następnie w czwartym punkcie możemy zobaczyć. Der Jesus kommt zu Petrus in Kapitel 24. Że Pan Jezus przychodzi do Piotra, o czym czytamy w 24 rozdziale tej Ewangelii Łukasza. Vers 24, vers 34. I czytamy w 34 wierszu. Mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. Wir finden nicht, was Petrus und der Jesus geredet haben. Nie jest tutaj zapisane, o czym Piotr i Pan Jezus ze sobą rozmawiali. Persönliche Wiederherstellung ist eine wirklich persönliche Sache. Przywrócenie kogoś osobiście do jego poprzedniego stanowiska to jest naprawdę osobista sprawa. Auch wir erleben es, dass es persönlich ist. Również i my tego doświadczamy, że to jest rzeczą osobistą. Wenn wir gesündigt haben, gdy my zgrzeszyliśmy, möchte Gott, dass wir es persönlich klären. To Bóg sobie tego życzy, abyśmy to też osobiście sprawę załatwili. Und alles ist ein Einzelfall. I za każdym razem jest to przypadek ten pojedynczy. Wenn wir bei Petrus hier etwas in der Bibel stehen hätten, wie der Herr Jesus es gemacht hätte, wenn Gott uns geschrieben hätte, was Petrus und der Herr Jesus gesprochen haben, gdy Bóg nam to podaje, co Piotr i Pan Jezus tutaj mówili do siebie. Ach, w tym. Gdyby nam tu Bóg podał, co Piotr i Pan Jezus ze sobą rozmawiali. Die Menschen hätten es wieder als Exempel statuiert und wir hätten es eine Form wäre es geworden. To ludzie by to zaczęli traktować jako wzorzec do naśladowania. Zum Beispiel finden wir das in Bezug auf das Gebet. Na przykład to możemy stwierdzić, co stało się w przypadku modlitwy. Vater unser. Modlitwy nazywanej Ojcze nasz. Der Jesus wollte nicht ein Gebet, was alle beten. Przecież Pan Jezus nie miał na myśli podać uczniom takiej modlitwy, którą by wszyscy do końca świata mieli tak samo się modlić. Und so wäre es auch mit einer Wiederherstellung gewesen. I dokładnie tak samo mogłoby też się stać w przypadku właśnie przywrócenia kogoś, czyli tego Piotra, do jego poprzedniego stanowiska. Der fünfte Punkt ist Johannes 21. A piątym punktem jest ten rozdział Jana 21. Wir wollen jetzt nicht das ganze Kapitel anschauen. Nie będziemy teraz oczywiście przyglądać się całemu temu rozdziałowi. Aber der Petrus hat den Herrn Jesus öffentlich verleugnet. Ale wiemy o tym, że Piotr zaparł się Pana Jezusa w sposób publiczny. So muss er auch öffentlich wiederhergestellt werden. Tak też i w sposób publiczny Piotr musiał być z powrotem przywrócony do tego poprzedniego jego stanowiska. Und es ist sehr schön zu sehen, nur ein kleines Detail. I jest to naprawdę bardzo piękne, gdy zobaczymy jeden bardzo mały detal tego. Wann macht der Herr Jesus es? Kiedy to Pan Jezus uczynił? Erst als die Jünger gegessen haben und satt waren. Wtedy dopiero, gdy uczniowie spożyli posiłek i byli nasyceni. Dann spricht er das Thema an. Wtedy dopiero on zagadnął ten temat. Es spricht sehr zu meinem Herzen. I to bardzo przemawia do mojego serca. Manchmal, wenn in unserer Familie etwas zu klären ist. Czasami, gdy w naszej rodzinie jest coś do wyjaśnienia. Die Kinder kommen nach Hause. I dzieci przychodzą do domu. Und ich mache sofort klar, was muss ich ihnen sagen.
I ja natychmiast przystępuję do tej rzeczy, która musi być z nimi wyjaśniona. Oder wir kommen nach Hause zu unserer Ehefrau. Albo gdy przychodzimy do domu razem z małżonką. Und wir haben den Mantel noch nicht ausgezogen. I jeszcze nie zdążyliśmy zdjąć ze siebie naszych płaszczy. Und wir müssen sofort etwas sagen. I natychmiast musimy sobie coś powiedzieć. Aber der Jesus macht das so nicht. Ale Pan Jezus tak właśnie nie postąpił. Er schafft erst eine Atmosphäre. Najpierw Pan postarał się o to, żeby zapanowała odpowiednia atmosfera. Als alle gegessen hatten, i gdy wszyscy już spożyli posiłek, spricht er mit Petrus über die Wiederherstellung. To zaczyna mówić z Piotrem i doprowadza do tego, aby on był odrestaurowany, czyli przyprowadzony na poprzednie swoje stanowisko. Was macht der Sachwalter? Co czyni właśnie ten orędownik? Er warnt. On ostrzega. Er betet. On modli się. Er blickt. I on spogląda. Er stellt persönlich wieder her. I on osobiście kogoś przywraca do jego poprzedniego stanowiska. Und wenn es nötig ist, auch öffentlich. Fünfter Punkt. A piąty punkt, jeśli to jest rzeczą konieczną, to również sprawia, aby i publicznie był doprowadzony do poprzedniego swojego stanowiska. Wo ist der Sachwalter tätig? Gdzie ten orędownik jest właśnie czynny? Bei Gott? Czy u Boga? Nein. Nie. Bei dem Vater. U Ojca. Das ist jetzt sehr wichtig. To jest teraz bardzo ważną rzeczą. Das Hohenpriestertum, że ta służba najwyższego kapłana hat mit Gott zu tun. Ona właśnie czyniona jest w powiązaniu z Bogiem albo dla Boga. Die Sachwalterschaft hat mit dem Vater zu tun. Ale orędownictwo właśnie powiązane jest z Ojcem. Wenn wir gesündigt haben, jeśli my zgrzeszyliśmy, bleiben wir Kinder Gottes. My pozostajemy dalej dziećmi Bożymi. Unsere Familienbeziehung bleibt bestehen. I nasze związki rodzinne, powiązania rodzinne dalej są takie same. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Jest to bardzo ważna prawda. Ein Kind Gottes kann nicht verloren gehen. Dziecko Boże nie może iść na wieczne potępienie. Wenn wir gesündigt haben, bleiben wir Kinder Gottes. Nawet jeżeli żeśmy zgrzeszyli, to dalej pozostajemy dziećmi Bożymi. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Przypominają mi się moje lata dziecinne. Manchmal habe ich Dinge gemacht, die nicht so gut waren. Czasami robiłem rzeczy, które nie były dobre. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, i gdy wracałem do domu, ich habe nicht Sturm geklingelt. To nigdy nie dzwoniłem tak natarczywie do dzwonkiem, sondern ich bin leise in mein Zimmer geschlichen. Ale cichutko wślizgiwałem się do mojego pokoju. Ich war noch Kind der Familie. Ja byłem oczywiście dalej dzieckiem tej rodziny. Aber ich wollte nicht meine Eltern sehen. Ale nie chciałem się spotkać z moimi rodzicami. Die Familienbeziehung war noch da. Oczywiście te związki rodzinne dalej istniały. Aber die praktische Gemeinschaft, der Genuss, der war weg. Ale praktyczna społeczność z rodzicami i radość z tego, że się ma rodziców, to po prostu zanikało. Und so ist es auch bei einem Gläubigen. I dokładnie tak samo sprawa wygląda w przypadku wierzącego. Wir haben einen Sachwalter. Mamy orędownika. Bei dem Vater. U Ojca. Wir gehören zur Familie Gottes. Należymy do rodziny Bożej. Aber wir genießen die Beziehung in dem Moment nicht, wo wir sündigen. Ale w tym momencie, w którym my zgrzeszymy, już nie cieszymy się ze społeczności z nim. Also wir haben gesehen eine wunderbare Tätigkeit der Jesus als Sachwalter. A więc widzieliśmy, jak cudowną jest ta działalność Pana Jezusa jako orędownika. Bei dem Vater an einem wunderbaren Ort. I dzieje się to przy Ojcu, na tym cudownym miejscu. Und jetzt finden wir als drittes, wer er ist, der Sachwalter. A teraz my możemy to oglądać, kim jest ten orędownik.
Jezus Chrystus, der Gerechte. Jezus Chrystus, ten Sprawiedliwy. Wir hatten gestern Abend in Apostelgeschichte 3 Christus Jesus. My wczoraj wieczorem w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale mogliśmy oglądać Chrystusa Jezusa. Wir müssen das immer gut unterscheiden. Gott sagt es absichtlich einmal so und einmal so. I my musimy nauczyć się to dobrze rozróżniać, bo Bóg celowo to raz te imiona w takiej kolejności stawia, a drugi raz w odwrotnej kolejności. Hier finden wir Jesus Christus. Tutaj mamy Jezusa Chrystusa. Der Jesus war Mensch auf dieser Erde. Ten Jezus, który był człowiekiem tutaj na tej ziemi, ist jetzt der Verherrlichte bei dem Vater. Jest tym, który teraz jest uwielbiony u Ojca. Und er ist der Gerechte. I on jest tym, który jest sprawiedliwy. Wir wollen zwei Stellen dazu aufschlagen. I otwórzmy teraz dwa miejsca. Was das bedeutet? Co to oznacza? 1. Korinther 1, Vers 30. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 30 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 30 wiersz. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Der Jesus ist gerecht. Pan Jezus jest sprawiedliwy. Auch das haben wir gestern gesehen. Również i to mogliśmy wczoraj oglądać. Apostelgeschichte 3, Vers 14, der Heilige und Gerechte. Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, 14 wiersz, mówi o nim, że on jest tym, który jest świętym i sprawiedliwym. Oder 1. Petrus 3, Vers 18, der Gerechte für die Ungerechten. Albo tak, jak czytamy w pierwszym liście Piotra, trzeci rozdział, 18 wiersz, ten sprawiedliwy, który umarł za niesprawiedliwych. Aber der Gerechte ist für uns gestorben. Ale ten sprawiedliwy dla nas zmarł. Und jetzt ist er unsere Gerechtigkeit. I teraz on jest dla nas naszą sprawiedliwością. Bei Gott haben wir eine Gerechtigkeit. U Boga my teraz posiadamy sprawiedliwość. Das wird noch deutlicher in der zweiten Stelle. Jest to dobitnie jeszcze pokazane w drugim miejscu. 2. Korinther 5, Vers 21. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział, 21 wiersz. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział, 21 wiersz. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Er ist unsere Gerechtigkeit. On jest naszą sprawiedliwością. Wir können zu dem Vater kommen. I my możemy przyjść teraz do Ojca. Weil wir einen Sachwalter haben. Ponieważ mamy orędownika. Der eine gerechte Grundlage geschaffen hat. Który właśnie stworzył taką sprawiedliwą podstawę tego. Und jetzt kommt er noch am Ende zu dem Werk des Herrn, auf das Werk des Herrn Jesus zu sprechen. A pod koniec on zaczyna mówić o tym dokonanym dziele Pana Jezusa. Die Grundlage, dass er unser Sachwalter ist, podstawą tego, że on stał się dla nas tym orędownikiem, ist seine Person, jest jego osoba, er ist der Gerechte, bo on jest tym sprawiedliwym, und es ist sein Werk. I również jego dzieło. Aber wir sehen jetzt hier, dass das so eng miteinander verbunden ist. Ale my tutaj widzimy, że te rzeczy są tak ściśle ze sobą powiązane, dass wir es zwar unterscheiden können, aber nicht trennen. Że my wprawdzie możemy je rozróżniać, ale w żaden sposób nie możemy jednej od drugiej oddzielić. Vers 2 sagt, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Wiersz drugi tutaj nam podaje, że on ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. Eigentlich müssten wir lesen, sein Werk ist die Sühnung für unsere Sünden. W zasadzie musielibyśmy przeczytać, że to jego dzieło jest ubłaganiem za grzechy nasze. Aber Werk und Person ist und vereint
sehr stark miteinander verbunden. Ale dzieło i ta osoba są tak ściśle ze sobą powiązane, że nie można jedno od drugiego oddzielić. Wir finden auch ein weiteres Beispiel in Bezug auf den Frieden. Frieden. Frieden, ja. I podobne przedstawienie tej sprawy znajdujemy też i w powiązaniu z pokojem. In Kolosser 1, Vers 20 steht, er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. W liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, w 20 wierszu jest napisane, że on uczynił pokój przez krew krzyża swego. Aber dann steht in Epheser 2, Vers 14, er ist unser Friede. Ale również czytamy w Efezjan 2, wiersz 14, że on jest pokojem naszym. Da sehen wir, wir können unterscheiden, aber nicht trennen. I tu znowu możemy to widzieć, że jesteśmy w stanie to wprawdzie rozróżnić, ale nigdy nie jesteśmy w stanie jedno od drugiego oddzielić. Was bedeutet Sühnung? A więc co oznacza przebłaganie? Das Hauptwort Sühnung kommt bei Johannes nur hier im Neuen Testament, nur bei Johannes zweimal vor. Te słowo tylko i wyłącznie w Ewangelii, w tym liście Jana pojawia się w Nowym Testamencie i w dodatku dwukrotnie. Hier in Vers 2. Tutaj, w tym drugim wierszu, drugiego rozdziału. Und in Kapitel 4. I w czwartym rozdziale. Vers 10 am Ende. Pod koniec dziesiątego wiersza. Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Sühnung ist nicht Vergebung. Ubłaganie czy przebłaganie to nie jest przebaczenie. Das ist ganz wichtig. To jest bardzo ważne. Sühnung ist gerichtet zu Gott. Bo ubłaganie jest skierowane w kierunku do Boga. Und Vergebung ist gerichtet zu dem Menschen. A przebaczenie jest skierowane w kierunku ludzi. Wir können das sehr leicht erfassen, wenn wir überlegen, wann war Sühnung und wann war Vergebung. Możemy to bardzo łatwo też i zrozumieć, jak jedno od drugiego oddzielić, gdy zastanowimy się, kiedy było ubłaganie albo przebłaganie, a kiedy było przebaczenie. Wann geschah Sühnung? Kiedy odbyło się przebłaganie? Am Kreuz von Golgatha. Na krzyżu Golgoty. Wann hast du Vergebung bekommen? A kiedy ty otrzymałeś przebaczenie? Am Kreuz von Golgatha? Na krzyżu Golgoty, czy przy krzyżu Golgoty? Nein. Nie. Als du dich bekehrt hast. W tym momencie, w którym ty w twoim życiu się nawróciłeś. Da sehen wir, Sühnung ist nicht Vergebung. Z tego widzimy, że to ubłaganie to nie jest przebaczenie. Aber wir wollen auch heute noch einmal ganz besonders auf unsere Herzen legen. Ale dzisiaj chcielibyśmy sobie to w szczególny sposób położyć na naszych sercach. Haben alle heute Nachmittag Vergebung ihrer Sünden erfahren? Czy wszyscy dzisiaj po południu doświadczyli przebaczenia swoich grzechów? Es ist nur auf dem Weg möglich, unsere Sünden zu bekennen. Jest to tylko wtedy możliwe na drodze wyznania naszych grzechów. Wie wir gelesen haben in Kapitel 1, Vers 9. Tak jak to czytaliśmy w pierwszym rozdziale, w dziewiątym wierszu tego pierwszego listu Jana. Dann bekommen wir Vergebung. Tylko wtedy my otrzymamy nasze przebaczenie. Wir finden auch im Alten Testament eine gute Illustration. My znajdujemy również i w Starym Testamencie dobrą ilustrację tego. Wir finden in 3. Mose 16 zwei Böcke. My mamy opisane w trzeciej Mojżeszowej w 16. rozdziale, że były przyprowadzane dwa kozły. Ein Bock war für Gott. Jeden kozioł był przeznaczony dla Boga. Es ist der Bock der Sühnung. I on jest tym kozłem przebłagania. Der zweite Bock, auf dem wurden die Sünden bekannt. A drugi kozioł, na którego głowę były wkładane wszystkie grzechy, und er wurde in die Wüste geschickt. Który był później wyprowadzony na pustynię. Das ist Vergebung. I to jest właśnie obraz przebaczenia. Also Sühnung bedeutet in Bezug auf Gott ihn beschwichtigen, seinen Zorn beruhigen.
A więc to ubłaganie w stosunku do Boga oznacza, że jego gniew został ułagodzony. Wir finden in Johannes, albo uspokojony. In Johannes 3, Vers 36, dass auf jedem Menschen der Zorn Gottes ist. My możemy przeczytać w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 36 wierszu, że na każdym człowieku spoczywa gniew Boży, albo ciąży gniew Boży. Pod koniec tego wiersza. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Wir wissen also in Bezug auf Gott, a więc my wiemy, że w stosunku do Boga ist sein Zorn beruhigt. Jego gniew został uspokojony. Und jetzt sehen wir zum Schluss etwas ganz Wunderbares bei Johannes. A teraz na koniec możemy stwierdzić coś cudownego w przypadku tego Jana. Wenn Johannes etwas über die Familie Gottes sagt, jeżeli Jan mówi coś na temat tej rodziny Bożej, und er spricht von Sühnung, i on mówi o tym przebłaganiu, dann geht sein Blick über die Familie Gottes hinaus. To jego spojrzenie sięga dalej ponad tą, czy poza tą rodzinę Bożą. Und er denkt an die ganze Welt. I on myśli o całym świecie. Das ist etwas, was wir von Johannes sehr lernen können. I to jest rzecz, którą możemy bardzo dobrze się nauczyć od Jana. Er sagt, wenn wir so etwas Wunderbares erfahren. On mówi tym samym, że jeżeli my sami żeśmy doświadczyli tak cudownej rzeczy. Ich möchte es nicht für mich behalten. To nie chciejmy tylko dla siebie samego jej zatrzymać. Sondern ich möchte, dass alle es bekommen. Ale chciejmy, aby wszyscy tą otrzymali. Er sagt, es ist nicht nur Sühnung für uns geschehen. On mówi w tym wierszu, że to ubłaganie za grzechy stało się nie tylko za nasze grzechy, sondern die Sühnung erstreckt sich auf alle. Ale to ubłaganie za grzechy rozciąga się na wszystkich. Deswegen ist ganz wichtig, Sühnung ist nicht Vergebung. I dlatego jest to rzeczą bardzo ważną, aby pamiętać, że przebłaganie czy ubłaganie za grzechy to nie jest to samo co przebaczenie grzechów. Das gleiche finden wir in Kapitel 4. To samo znajdujemy w 4 rozdziale tego listu. Wir haben gesehen in Vers 10 ist Sühnung. Oglądaliśmy w wierszu 10, że mowa jest o przebłaganiu. Und dann sagt er in Vers 14. A następnie on napisał w wierszu 14. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. So etwas Herrliches, coś tak wspaniałego, macht unser Herz weit. To powinno rozszerzać nasze serce, damit noch viele Menschen zum Glauben kommen. Po to, aby przez nas wielu ludzi mogło jeszcze dojść do wiary. Wir fassen noch einmal zusammen. I tak teraz podsumujmy to, co żeśmy powiedzieli. Der Jesus, unser hoher Priester. Pan Jezus jest naszym najwyższym kapłanem. Bei Gott. U Boga. Er hilft uns in unseren Schwachheiten. On nam pomaga w przypadku naszych słabości. Und führt uns zur Anbetung. I to on nas prowadzi do uwielbienia. Der Jesus unser Sachwalter. A Pan Jezus, będący naszym orędownikiem, bei dem Vater, orędownikiem u Ojca, hilft uns, pomaga nam, wenn wir sündigen. Gdy my zgrzeszymy. Aber jetzt kommt zum Schluss noch etwas. Ale teraz na zakończenie jeszcze jedna rzecz. Als hoher Priester, jako ten najwyższy kapłan, in unseren Schwachheiten, będący czy w naszych słabościach, und als Sachwalter in unseren Sünden, i jako orędownik w naszych grzechach, brauchen wir ihn nicht mehr, wenn wir am Ziel sind. Nie będziemy go takowego potrzebowali, gdy dojdziemy już do celu. Aber ist der Dienst des Herrn Jesus dann vorbei? A czy wtedy już zakończy się służba Pana Jezusa? Ich lese eine Stelle aus Lukas 12 zum Schluss. I przeczytajmy na zakończenie z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału. Lukas 12, Vers 37.
37 wiersz. Łukasza, 12 rozdział, 37 wiersz. Błogosławieni owy słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Was für einen Herrn Jesus haben wir? O, jakiegoż my wielkiego Pana Jezusa posiadamy. Er dient jetzt für uns. On teraz nam usługuje. Und in der Ewigkeit wird er uns auch bedienen. I również w wieczności będzie nas dalej obsługiwał. Wollen wir ihm nicht hier und heute auch dienen? Czy nie chcielibyśmy za to jemu dzisiaj i teraz służyć?